Czołem widzowie, dziś jesteśmy w Biłgoraju w lokalu Szamka. Polecany był często w tym mieście, jak się oznaczałem, więc z racji, że w lokalu było miejsce, nagrałem więcej niż jedną pozycję. Robię tak od czasu do czasu i fajnie niosą się te recenzje, zatem mam nadzieję, że i dziś wam podpasuje, bo pozycje fajne. Na pierwszy strzał wziąłem średnią tortillę, sos mieszany, mięso mieszane. Czas oczekiwania to 4 minuty, zatem szybko, cena to 21 zł. Dość spora pozycja, jak na nie największy rozmiar. Przyzwyczajony jestem do tych warszawskich gramatur, bo tutaj za 21 zł wydaje się to bardzo duże i takie też było. Mięso mieszane wołowina to mięso mielone, ale lepszej jakości, na co wskazuje ciemniejsza barwa po potraktowaniu opiekaczem. No i smakowało to lepiej w odróżnieniu do najczęściej spotykanych kul mocy. Soczyste kawałki, tak samo jak i kurczak ścinane na bieżąco, nie były przeleżałe, jak i suchych elementów brak. Sosy mieszane, ostrość nieco smyrała. To dobrze, bo ostatnio brałem więcej mieszanych i brakowało mi mocy. Tutaj było gites, warzywa to surówka z białej i czerwonej kapusty, pomidor, ogórek i miks sałat. Świeżo i smacznie. Drugą pozycją była syta fryta za 27 zł, kurczak, sos ostry, warzywa widoczne na ekranie. Było tak samo świeżo, a ja wziąłem z warzywami, jak dają docelowo. Jak ktoś nie lubi na przykład ogórka czy kukurydzy, to można zrezygnować. Kurczak soczysty, fajnie uzupełniał się smakiem z ostrym sosem i jalapeno. Dawno nie jadłem nic typowo na ostro, więc żeby nie było to nudne dla mnie, to wziąłem w takiej konfiguracji. Frytki chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku nie zdążyły zaparować, zatem wyszło to tak samo smakowicie. Szczypiorek dla koloru i wizualnie to danie wyglądało fajnie, bo jest kontrast kolorów, a wiadomo, aspekt wizualny jest tak samo ważny. Ja jadłem po trochę i wziąłem sobie na wylos na hotel, zatem mogę stwierdzić, że całość była faktycznie syta. Gdybym mieszkał w okolicy, to coś czuję, że taki zestawik by często wjeżdżał, bo dobre to, ale na szczęście ja u siebie na wiosce nie mam kebabów, bo w ogóle bym miał problem z wagą, gdyby tak łatwo dostępne to było, a tak to od czasu do czasu, jak dzisiaj to smakuje, to też dużo lepiej. Trzecią pozycją jest zestaw szamana z wołowiną i sosem łagodnym za 32 zł. Totalnym game changerem w tym wypadku był ser bałkański, który idealnie przełamywał smaki. Wołowina także ścinana na bieżąco, jak i wcześniej, więc o mięsie wiecie już, że jest git, krążki cebulowe chrupiące i trzeba przyznać, że dawno ich nie jadłem. Warzywa świeże, sos uzupełnił się smakiem z całością, był nieco słodki. Frytki chrupiące i tutaj porcja zdaje się jeszcze większa niż wcześniejsze frytki, ta syta fryta. Ale i droższa, bo to kosztuje 32 zł. Niemniej jednak w porównaniu do zestawów, które nagrywałem ostatnio, ten smakowo wychodzi najlepiej, a i wielkościowo jest git. Podsumowując, mięso wołowe jest mielone, ale nie nabijają sami tego mięsa, ale to kula lepszej jakości, bo o tym pisaliście mi już w poleceniach. Podobno najlepsza w Biłgoraju i na ten moment, z tego co sprawdziłem, jest to najsmaczniejsza opcja, a filmów będzie kilka. Trochę wrzucone, a trochę czeka w kolejce, ceny spoko, a porcje spore, kurczak soczysty, tak samo zatem jeśli chodzi o mięso, to ciężko w okolicy znaleźć coś lepszego. Dostałem nawet wiadomość z poleceniem, że jest to tak samo dobre jak rzeszowska Dara. Ją też nagrywałem i powiem wam, że tam mięso nie ma podjazdu w ogóle do tego z Szamki. Dara to opcja, jak jesteś po procentach i nie wiem skąd takie porównanie, bo ten dzisiejszy dużo smaczniejszy. Warzywa, mięso, sosy fajnie ze sobą współgrają, a w Darze czuć tylko słodkość od surówek, więc mówię, dzisiejszą Szamkę mogę polecić, a jak ktoś ciekawy, to może wejść sobie w mój profil i zobaczyć inne filmy z Biłgoraja i Rzeszowa, bo powoli je wrzucam. Szamka spoko, polecam, pozdro.